Cześć, dzień dobry. To jest kolejny film w ramach serii Latin Mass Matters. Seria ta zaczęła się od mojego świadectwa, w którym opisałem o tym, opisałem jak to się stało, że poznałem mszę trydencką, dlaczego ją pokochałem i tak dalej, i tak dalej. Następnie zadaliście mi kilkadziesiąt pytań, na które też odpowiedziałem i taka sesja Q&A na temat mszy trydenckiej też powstała i tu jest u mnie na kanale. Ostatni film na tej playliście to była też rzecz, którą zamówiliście, czyli wspólne oglądanie filmu ojca Remigiusza Recława na temat mszy trydenckiej. Tutaj ten odcinek linkuję. No i teraz przyszła pora prawdopodobnie na ostatni film w ramach tej serii, czyli na wspólne oglądanie filmu ojca Adama Szustaka pod tytułem Czy papież skrzywdził tradycjonalistów? Ten film już tu mam przygotowany, więc udostępniam ekran i oglądamy wspólnie. Zobaczymy, co tam ojciec Szustak zapodaje. Więc jedziemy z koksem. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku niecodziennego vloga w jego odsłonie Q&A-owej, czyli pytania i odpowiedzi, a dzisiaj raczej jedno pytanie, jedna odpowiedź. Wytłumaczę po czołówce, więc jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w tym naszym kolejnym spotkaniu. Pewnie dzisiaj dosyć, mam nadzieję, krótkim i konkretnym, bo zajmiemy się tylko jednym pytaniem. Normalnie w Q&A jest tak, że jest cała masa pytań, gdzie ja daję mądre, a zazwyczaj mniej mądre odpowiedzi, a dzisiaj nie zajmiemy się tylko jedną kwestią. Też wielu z Was prosiło w komentarzach, gdy dostałem trochę wiadomości, ojcze, weź jakoś to trochę wytłumacz, powiedz, jak to rozumieć i tak dalej. Dlatego chciałbym się krótko, a konkretnie tą sprawą zająć, bo w ogóle wydaje mi się, że to jest ważna sprawa, tylko w trochę takim szerszym kontekście. Teraz się wytłumaczę. Kochani, kilkanaście już dni temu papież Franciszek wydał, opublikował taki dokument papieski, motu proprio, tak zwane. To jest taki dokument nie tyle dogmatyczny, nie tyle, że tak powiem, z dziedziny wiary, ile bardziej z pewnego porządku kościelnego życia, taki organizacyjny, można by tak powiedzieć. Nazywa się to bodajże Traditionis Custodes chyba. I dotyczy jakby całego tego nurtu w Kościele, który nazywamy tradycjonalizmem, a przede wszystkim jeżeli chodzi o ten wątek, który jest związany z odprawieniem mszy świętej według tak zwanego dawnego rytu, czyli rytu sprzed Soboru Watykańskiego II. Przypuszczam, że większość z nas w ogóle wie, o co chodzi. Jeżeli ktoś nie wie, to ja tego krótko bardzo powiem. Papież Franciszek odwołał decyzję dwóch poprzednich papieży, czyli papieża Benedykta i papieża Jana Pawła, którzy to papieże, że tak powiem, starali się, na ile to było możliwe, a przynajmniej taką mieli nadzieję, włączyć cały ten ruch tradycjonalistyczny do Kościoła, nie robić pewnego rodzaju podziału, nie zakazywać, tylko, że tak powiem, mając nadzieję na pewną symbiozę, pozwalali na to, żeby te dwa nurty jakby w kościele były. Papież Franciszek po różnych Tutaj nie będę jakoś tego rozwlekał, ale no, to jest bardzo podobna narracja co u ojca Rzesława. Ta taka narracja o wyciągniętej dłoni wobec kogoś, kto jest w zasadzie poza. No, to jest tak duże uproszczenie, że aż mi się nie za bardzo chce to komentować, ponieważ w zasadzie wytłumaczyłem to w filmie o filmie ojca Rzesława, więc jedziemy dalej. W konsultacjach po swoim też jakimś takim rozeznaniu tego, co według niego się dzieje w Kościele, stwierdził, że te decyzje nie przyniosły spodziewanych owoców i postanowił, co następuje. Postanowił, albo raczej ogłosił, że jedynym w tej chwili, że tak powiem, powszechnym, nie chcę powiedzieć słusznym, ale jedynym obowiązującym rytem liturgicznym jest ryt posoborowy, w sensie po Watykańsko II, czyli po reformie Pawła VI. No i tu słuchajcie, kolejne uproszczenie bardzo duże, ponieważ generalnie wciąż w Kościele mamy wiele rytów. A co, drogi ojcze Adamie, z grekokatolikami? Czy oni mają zamienić swoje księgi liturgiczne i odprawiać według mszału Pawła VI? No chyba nie. Więc
i jest to daleko idące uproszczenie. Natomiast wszyscy, którzy chcieliby sprawować mszę świętą w dawnym rycie soborowym, potrzebują dosyć specjalnych pozwoleń. Mianowicie, w każdej diecezji biskup ma jakby decydować o tym, czy już istniejące duszpasterstwa i wspólnoty ludzi związanych z tradycjonalizmem, tak to nazwijmy, zaraz to jeszcze wtłumaczę, którzy odprawiali te msze święte, którzy byli w tych duszpasterstwach, czy nadal mogą to robić, mają biskupi zbadać, jakie jest ich podejście w ogóle do reformy Soboru Watykańskiego II i tak dalej. Nie może się to odbywać w parafiach, tylko ma być wyznaczony specjalny ksiądz, specjalna kaplica i tak dalej, gdzie jeżeli będzie stwierdzone, że nie ma żadnych doktrynalnych przeciwwskazań, no to w danej decyzji biskup się może zgodzić na kontynuowanie sprawowania mszy świętej w tym rycie. Nie wolno również jakby nowych takich duszpasterstw zakładać. Gdyby jakiś ksiądz teraz, że tak powiem, nowy wyświęcony, albo taki, który stwierdzi, że chciałby odprawiać mszę świętą w tym starym rycie, to nie tylko zgodę biskupa musi uzyskać, ale również musi ten nowy ksiądz uzyskać zgodę Watykanu. Generalnie sprawowanie liturgii w rycie przedsoborowym... Dość dobre podsumowanie tego, co motu proprio postanawia, więc brawo. I duszpasterstwo, tak zwane tradycjonalistów, zostało bardzo mocno ograniczone, co nie znaczy, że nie jest możliwe. Jest możliwe, tylko że tak powiem, dosyć mocno została rozszerzona kontrola nad tym ruchem. Moi drodzy, znacie moje podejście prawdopodobnie od dawna do ruchu tradycjonalistycznego, którego ja jestem dosyć mocnym przeciwnikiem, ale chciałbym dobrze to wyjaśnić, bo uważam, że to jest w ogóle dosyć ważna sprawa. Kochani, na moje rozeznanie, kiedy patrzę na różnego rodzaju nurty w Kościele związane właśnie z tak zwanym tradycjonalizmem, są trzy rodzaje tradycjonalistów. Co prawda, tak naprawdę są dwa, bo ten drugi i trzeci można by do jednego worka włożyć, ale jednak one trochę się różnią. Już tłumaczę. Pierwszy rodzaj tradycjonalistów to jest taki rodzaj księży bądź wiernych świeckich, którzy darzą wielką miłością ryt przedsoborowy, w sensie ryt trydencki, ryt sprzed reformy Soboru Watykańskiego II, którzy widzą ogromne bogactwo, piękno, drogę do świętości w rycie poprzednim, karmią się nim, żywią się nim. On ich prowadzi, ten ryt, do Pana Jezusa, do świętości, do tego, żeby żyć Ewangelią. Ten rodzaj tradycjonalistów w żaden sposób nie neguje nowego rytu. Czyli nie twierdzi, że msza święta posoborowa to jest msza święta gorsza, to jest msza święta, która jest, nie wiem, zaprzeczeniem tego, czym jest Eucharystia. Ten rodzaj tradycjonalizmu również nie twierdzi, że to, co się wydarzyło na Soborze Watykańskim II, czyli różne reformy, które zostały wprowadzone, różne nowe trendy, które w Kościele zostały otwarte, że również są czymś złym, są czymś niedobrym, są, nie wiem, heretyckim i tak dalej. Po prostu to są ludzie, którzy darzą wielką miłością ryt przedsoborowy, mało tego, na tej ścieżce odnaleźli swoją drogę do świętości. I kochani, do tego rodzaju tradycjonalistów nie mam absolutnie nic. To są piękni chrześcijanie. No i mogę się tylko pod tym podpisać. Brawo, ponieważ tu chciałem porównać tę wypowiedź i domyślam się, co będzie dalej. No, ojciec Recław w ogóle w tego typu niuanse nie wchodził. Więc bardzo duży plusik dla ojca Szóstaka. To są piękni katolicy, to są ludzie, którzy kochają Boga, szukają Go, znaleźli w tej duchowości dla siebie jakąś ścieżkę. I w tym znaczeniu, do tego zaraz wrócimy, rozumiem ich ból w związku z tym, co w tej chwili postanowił papież Franciszek. To jest pierwsza grupa tradycjonalistów. Druga grupa tradycjonalistów to jest grupa, która, jakby to nazwać, ma bardzo dużo wątów i ma bardzo dużo sprzeciwów względem tego, co się dokonało na Soborze Watykańskim II. To jest grupa, która może nie tyle uznaje, że msza święta posoborowa to nie jest msza święta, ale uznaje ją za gorszą mszę świętą od tradycyjnej, że ten ryt coś zabiera temu, co było w rycie poprzednim. Generalnie nie stawia na równi dwóch równorzędnych rytów w Kościele, gdzie jeden i drugi zawiera piękno, łaskę, pełnię, świętość i tak dalej, tylko uznaje, że jest jeden, jak to oni często nazywają, tak zwana msza święta wszechczasów, co jest w ogóle głębokim pomyleniem, bo uważam w tym pojęciu, ale to już mniejsza o to.
że tamta zawiera w sobie piękno, świętość, łaskę i tak dalej, a ta, że tak powiem, posoborowa to jest taka, no taka uboga siostra, taka, że no jak już nie ma wyjścia i nie ma jak, to generalnie no to dobra, to niech już będzie, ale to w ogóle to jest popelina. Jednocześnie mają też dużo zazwyczaj wątpliwości i sprzeciwów względem różnych reform, które się dokonały w Soborze Watykańskim II, które mają też dużo sprzeciwów względem, nie wiem, papieża Franciszka, jego sposobu urodzenia Kościoła i tak dalej. I oni, ta druga grupa tradycjonalistów, mam wrażenie, że chyba największa, to jest... Zanim usłyszymy puentę, jeden komentarz. Podobnie jak u ojca Rysława, ojciec Adam utożsamia różne patologie posoborowe z soborem. Tak jak mówiłem w przypadku filmu o ojcu Rysławie. Naprawdę, wykorzystajcie tę okazję i poczytajcie sobie konstytucje i dekrety soborowe. Naprawdę, poczytajcie. Dowiecie się w ogóle trochę więcej o swoim kościele. No i zobaczycie te różnice między zamysłem a realizacją. I tego typu skrót myślowy, że wszystko, co wydarzyło się po soborze, jest dziełem soboru, jest w ogóle, uważam, obraźliwy dla soboru i bardzo pięknie to powiedział Paweł VI, mówiąc, że oczekiwaliśmy powiewu świeżego powietrza, a tymczasem dym szatana wtargnął do świątyni Boga. Więc tutaj trochę ojciec Adam upraszcza. No a taki opis tej drugiej grupy tradycjonalistów spokojnie pasowałby do Benedykta XVI, który wiele plusów mszy trydenckiej, które zatraciła nowa liturgia, też rozwijając się od jej kształtu stricte posoborowego parę lat. Zresztą, słuchajcie, mszę trydencką odprawiano jej jeszcze kilka lat po soborze. Natomiast reforma posoborowa, reforma liturgii zakończyła się dłuższy czas po soborze. Więc to jest bardzo duże uproszczenie i utożsamianie wszystkiego, co się po soborze wydarzyło z soborem i sankcjonowanie tego duchem soboru tak zwanym jest bardzo niemerytorycznym spojrzeniem na sprawę. Więc ja tę drugą grupę raczej utożsamiałbym z pierwszą, a nie z trzecią, jak zakładam, powie ojciec Adam. Coś, czemu ja się bardzo głęboko sprzeciwiam. Dlatego, że to nie jest coś, co jest po prostu kochaniem liturgii przedsoborowej, tylko to jest po prostu odrzucaniem reformy w Kościele, która się dokonała. Mało tego, jest to odrzucanie drogi, którą Kościół idzie. Mało tego, jest to traktowanie i sprawianie jakby sakramentów, które Kościół w tej chwili ma i jego rytu, w jakim jest sprawowany, w sposób po prostu bez szacunku, gdzie się tej Eucharystii odbiera jej wartość, jej świętość i tak dalej. Jest, kochani, jeszcze trzecia grupa tradycjonalistów. Ona pewnie jest mniejsza niż ta druga. To są ludzie, którzy całkowicie negują Sobór Watykański II, negują jego ustawy, negują w ogóle Przeświętą. Uważają, że w Nowym Rycie, przepraszam, w Nowym Rycie Mszy Świętej to w ogóle nie ma Pana Jezusa i w ogóle ona jest absolutnie nieważna, jest świętokradzka, jest w ogóle do niczego do wyrzucenia, że w ogóle Kościół posoborowy to jest jedna wielka herezja, która po prostu jest wymysłem szatana i tak dalej. Papież Franciszek to jest Boga, nie jest papież i tak dalej. Tutaj myślę, że nie muszę wam mówić, uważam tą drogę za całkowitą herezję. To są ludzie, którzy de facto... Tu też jest ważny niuans, bo wydaje mi się, że do jednego worka wrzuca ojciec Adam sedę wakantystów, czyli tych właśnie, którzy uważają, że od pewnego czasu stolica Piotrowa jest pusta, nie ma na niej papieża. I okej, prawdopodobnie są co najmniej schizmatykami, a nie heretykami. No więc powinien ich chyba dotyczyć dialog ekumeniczny, nie? A druga grupa, czyli no głównie to są wierni Bractwa Świętego Piusa X, którzy wprawdzie nie uważają, że stolica Piotrowa jest pusta, natomiast no uważają, że po prostu tak, że coś jest nie halo z soborem i coś tu w ogóle się bardzo złego wydarzyło i jest
całe od korzenia aż po owoc. To też są bardzo różne, zniuansowane stanowiska, bo arcybiskup Lefebvre, słuchajcie, był uczestnikiem soboru i pod wszystkimi jego dekretami i konstytucjami się podpisał. Wprawdzie tu istnieje jakaś dyskusja, dawno nic na ten temat nie czytałem, jak to było z jego podpisem pod dekretem o działalności misyjnej bodajże. Natomiast to też jest bardzo zniuansowana rzecz, że założyciel Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X był uczestnikiem soboru i aprobował wszystkie jego dokumenty. Od dawna nie są w kościele, którzy już dawno wyszli poza kościół i nawet jeżeli im się wydawało, że oni są jeszcze w kościele, im się wydaje, że są w kościele, to oni już od dawna nie są w kościele, jakby zrobili sobie swój własny kościół. I kochani... I teraz jest takie pytanie. To, co powiedziałem o dialogu ekumenicznym. Nie wiem, co ci zadam powie dalej, ale czuję, że emocje rosną. Czy takie same emocje ojciec Adam odczuwa względem protestantów albo prawosławnych? Jestem bardzo ciekaw. Moja opinia, wiem, że część tradycyjnych środowisk się z nią nie zgodzi. Rozumiem to, ale moja opinia jest taka, że niestety w tych trzech, że tak powiem, rodzajach tradycjonalistów, ten pierwszy, czyli ten, który darzy absolutnym szacunkiem, miłością, uważam go za, dla mnie jakby... Nie odnajduje się w tej drodze, ale rozumiem, że inni się w niej odnajdują. Niestety ta pierwsza część tradycjonalistów to jest absolutnie minimalna część. Kochani, jeżeli mam być szczery, to znam dwóch księży, których bym mógł zaliczyć do tego pierwszego nurtu. Czyli takich księży, którzy bardzo kochają ryt przedsoborowy, sprawują, czy też sprawowali, bo nie wiem jak teraz będzie, liturgię w tym rycie, zresztą prowadzili też duszpasterstwa osób w tym nurcie tradycjonalistycznym, ale którzy absolutnie kochają Eucharystię nową, że tak powiem, idą z Kościołem, tylko po prostu umiłowali sobie tamtą duchowość. Takich księży znam dwóch. Natomiast, kochani, 95% wszystkich tradycjonalistów, których znam, albo tak bardzo... No i teraz pytanie, czy przypadkiem ojciec Adam nie opowiada o swojej bańce społecznej, bo w moim świecie jest zupełnie odwrotnie. No sorry. Nie jestem ojcem Szostakiem i nie mam milionów fanów na całym świecie i wielu okazji, by poznawać bardzo różne osoby. Ciekawe, ale też właśnie bardzo fajnie, że ojciec Adam dodaje ten warunek. Ludzie, których znam. Więc tu szacun za rzetelność. Osobiście, bo czasem do mnie przychodzą na jakieś rozmowy, albo do mnie piszą i tak dalej, albo tych, których znam, że tak powiem, z wypowiedzi medialnych, to jest wszystko druga albo trzecia kategoria. Kochani, ta druga albo trzecia kategoria to jest kategoria niekościelna. To nie są ludzie, którzy są w kościele. Kochani, papież Benedykt miał taką nadzieję, że uda się, że tak powiem, pozwalając na istnienie tych dwóch nurtów, tych dwóch jakby tradycji liturgicznych w Kościele, uda się zachować pewnego rodzaju jedność, że ci, którzy są w tym ruchu tradycyjnym, że jakby nadal będą w Kościele, jakby zasymilują się, zostaną oczywiście przy swojej duchowości, przy umiłowaniu tej liturgii, ale że jak powiem, będą w nurcie Kościoła. Widać bardzo wyraźnie, że tak nie jest. Widać, że ruch tradycyjny nie ma, mówię o tej drugiej i trzeciej, czyli według mnie to jest 95% ruchu tradycyjnego, nie ma żadnych... Ponownie brawo za dodanie według mnie. Odnośnie tej narracji, że Benedykt chciał i tak dalej, ale ręka została odrzucona, odsyłam was do filmu z ojcem Bractwem. Chęci żadnej otwartości na to, żeby się z Kościołem asymilować, zostając jednocześnie oczywiście przy swoich upodobaniach, jeżeli tak mogę powiedzieć, liturgicznych, czy nawet teologicznych, ale nie ma żadnej ochoty, że tak powiem, iść z Kościołem dalej drogą. I ja uważam, że to, co zrobił papież Franciszek, wiem, że część ludzi, katolików, którzy nie są w ogóle w tradycyjnym duszpasterstwie, się z tym nie zgadza, uważają, że to jest błąd. Ja uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Dlatego, że ona de facto, że tak powiem, sprawia, że ci, którzy w Kościele już nie są, mimo że się udawali, że są, to no, się okaże, że nie są po prostu. I nie dlatego się jakby należy cieszyć, że aha, no to ktoś nie będzie w Kościele. Nie. Tylko to będzie wreszcie koniec udawania.
koniec tego, że udajemy, że jesteśmy w kościele, że idziemy z kościołem, a tak naprawdę swój własny kościół sobie założyliśmy. Kochani, ci wszyscy tradycjonaliści, którzy są tej pierwszej grupy, nadal będą mogli przy swojej duchowości trwać. Tak jak jest w tym dokumencie bardzo mądrze zapisane. Jeżeli biskup zbada daną wspólnotę, dany ruch tradycjonalistyczny i stwierdzi, bo tak tam tego wymaga papież, że to są ruchy, to są wspólnoty, które nie mają żadnych negacji względem Soboru Watykańskiego II, które nie uznają przy świętej w Nowym Rycie za gorszą, które po prostu idą tamtą drogą, bo ona im daje świętość. Wszystkie te grupy nadal mogą jakby sprawować liturgię w dawnym rycie, będą mogły budować duszpasterstwo i tak dalej, kochani. To nie jest tak, że nie. Natomiast ci wszyscy, którzy tych kryteriów nie są. No tutaj bym, słuchajcie, troszeczkę jednak tą sprawę zniuansował, bo no, to jest trochę tak jak z godzinami mszy w starym rycie. Na palcach jednej ręki można policzyć miejsca, gdzie jest ona gdzie była dotąd odprawiana w normalnych warunkach. Ja, żeby we mszy uczestniczyć, muszę jechać do kościoła na 14:30. Wyobraźcie sobie organizację niedzielnego obiadu, gdy o 14:30 macie mszę. Tego typu utrudnień i tak dalej zawsze było bardzo dużo. Pewnie może nagram o tym osobny film, ale no, mówić z takim spokojem, nie, no przecież będą mogli i ten... No nie, no to jest naprawdę bardzo mocne ograniczenie. Nietworzenie nowych miejsc oznacza na przykład, że niektórzy wierni będą musieli jechać 100 kilometrów na mszę, choć mieli 5 kilometrów od siebie. No nie, ojcze Adamie, to nie jest aż tak pięknie. Spełniają, no to przestańmy się oszukiwać, że są w kościele. To przestańmy się oszukiwać, że oni, że tak powiem, ja wiem, że oczywiście w ich mniemaniu to oni są tym prawdziwym kościołem, rozumiem to, ale kościół poszedł dalej, kościół poszedł inną drogą, głęboko w to. A więc ja bym tutaj oczekiwał ich jakiejś solidnej dyskusji, która pokaże, że nie mamy tutaj do czynienia z hermeneutyką zerwania, a z hermeneutyką ciągłości, o której pisał Benedykt XVI, bo coś mi się wydaje, że zbyt łatwo wyrzuca się poza nawias kościoła ludzi, którzy wskazują na to, że pewne patologie i teologiczne, i dyscyplinarne zaszły w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Mówiłem o tym w filmie za ojcem Bolesławem, więc nie będę teraz tego pogłębiał. Wierzę drogą inspirowaną i kierowaną przez Ducha Świętego. I koniec, ja zdaję sobie sprawę, że za chwileczkę pod tym filmem wysypią się komentarze wszystkich z drugiej i trzeciej grupy, które napiszą, że w ogóle wiadomo, że to jest wszystko herezja i tak dalej, oni są prawdziwym kościołem. Uwaga, te komentarze będą kasowane, kochani, dlatego że dyskusja jest możliwa. No nie. Kasowane. Widzę, że praktyki ojca Recława znajdują naśladowców. Tylko z tą pierwszą grupą. Nie dlatego, że z drugą grupą czy z trzecią grupą nie chcę rozmawiać. Tylko nie da się rozmawiać, po prostu, zwyczajnie. Kochani, tak jak wam mówiłem, już kiedyś to było w którymś Q&A-u, ja uważam, że ruch tradycjonalistyczny, tylko mówię, nie w tym pierwszym sensie, błagam, żeby ktoś, kto jest w tym pierwszym sensie, czyli ktoś, kto po prostu bardzo kocha tą liturgię przedsoborową i nią się karmi, ja naprawdę nic do tego nie mam, ale ruch tradycjonalistyczny drugiego i trzeciego, w tej drugiej, trzeciej kategorii, to jest jedno z największych zagrożeń dla Kościoła. Dlatego, że to są ludzie, którzy są przekonani, że są Kościołem, a de facto wynaturzyli ten Kościół. Stworzyli sobie swoją własną jakby religię i jakby nie zmieniam swojego zdania, nadal uważam, że to jest jedno z największych zagrożeń w Kościele. Kochani, jest prawdą, że to są ruchy, które na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dosyć mocno się rozwinęły, tak. Nie w takim sensie, że stały się powszechne w Kościele, nie, to jest ciągle ruch niszowy, ale rzeczywiście jakby dołączyło tam sporo ludzi. Skąd to się wzięło? Ja mam jedno proste przekonanie. To się bierze z takiego poczucia niepewności i zagrożenia, z tego, że czasy, w których żyjemy, są bardzo skomplikowane. Ludzie potrzebują pewnych jasnych odpowiedzi, potrzebują takiego prostego, czarno-białego obrazu świata, potrzebują rzeczy niezmiennych i stałych i w związku z tym się okopują w rzeczach znanych, istniejących, które nie prowadzą do żadnego niebezpieczeństwa, bo raczej, że tak powiem, nie mogą doprowadzić do żadnego niebezpieczeństwa, tak się przynajmniej wydaje. To jest tak naprawdę, kochani, taki zwykły brak odwagi, taki zwykły brak pójścia
Wiem, bardzo wielu z Was się ze mną nie zgodzi, szczególnie z tych części Kościoła, o których tu mówię, które po prostu nie chcą pójść za Duchem Świętym. Duch Święty nas, kochani, prowadzi nieustannie dalej. Duch Święty ciągle Kościół odnawia. I to nie oznacza negacji tego, co było, bo tak jak mówię, ta pierwsza grupa jest absolutnie... Nie oznacza negacji tego. To po co to odrzucać, jeżeli nie oznacza negacji tego? Po co tego zakazywać? Ja zgadzam się, że Ecclesia Semper Reformanda, ale takie spojrzenie, że to są stetryczali bojący się świata goście, może wypowiedzieć tylko osoba, która faktycznie zna tylko dwóch księży tego typu, no bo naprawdę, ojcze Adamie, większość tradycjonalistów, których znam, to są ludzie na wskroś nowocześni, na wskroś nie bojący się świata, na wskroś zanurzeni w tym świecie po same uszy. To jest fałszywa wizja. Oczywiście to nie oznacza, że nie ma ludzi zbzikowanych, którzy temu opisowi odpowiadają, ale na podobnej zasadzie pewnie wielu oazowiczów idzie w oazę, bo tata był w oazie i bycie w oazie jest związane z poczuciem bezpieczeństwa. To żaden argument. W kościele jest bardzo piękną częścią kościoła. I ani papież Franciszek, ani też myślę cała reszta Kościoła, nic do nich nie ma. To nie jest tak, że nie wolno inaczej kochać liturgii, wolno i nawet trzeba, pod warunkiem, że się nie neguje tego, co przyszło razem z reformą Soboru Watykańskiego II. Kochani, to, że oczywiście w wyniku tej reformy Soboru Watykańskiego II również nastąpiły pewne nadużycia i że w nowej liturgii są nadużycia, no to jest jasne i trzeba z nimi walczyć, tak samo jak trzeba walczyć z tamtymi nadużyciami. Kochani, bardzo długo gadam. Bardzo ciekawy wątek. No to ja bym oczekiwał, że ojciec Adam wskaże te nadużycia w nowej liturgii, z którymi należy walczyć. Bardzo jestem ciekaw, jakie je wskaże i będę tej walce kibicował. Ale mam nadzieję, że jakoś to wam wyklarowałem. Dla mnie sprawa jest prosta. Dla tych członków Kościoła, którzy się mocno identyfikują z ruchem tradycjonalistycznym, to jest taki trochę moment sprawdzam. To się sprawdzam, czy rzeczywiście jesteście w Kościele, czy nie jesteście w Kościele. Czyli posłuszeństwo temu, a nie tak jak to... Nie mogłem, że czytać tych wszystkich w ogóle komentarzy i wypowiedzi tam na Twitterze, Facebookach i tak dalej, tak? Że teraz to w ogóle zejdą do podziemia i w ogóle już teraz pójdą swoją własną drogą i tak dalej. No to jest dokładnie to. To jest dla was proste sprawdzam. Takie, czy, że tak powiem, macie swój własny kościół, gdzie was nie interesuje kościół powszechny i chcecie tylko mieć ten swój, który jest de facto po prostu sektą. Czy też jest odwrotnie? Jeżeli jest odwrotnie, w takim sensie, jeżeli... Czyżby protestanci byli sektą? Ojcze Adamie, nie spodziewałem się tak antyekumenicznych tekstów. Piję trochę, słuchajcie, do tego ekumenizmu, bo zwróćcie uwagę, że no, w dokładnie takiej pozycji, jak tutaj ojciec Adam opisuje, są protestanci. No, w pewnym momencie stwierdzili, że Kościół rzymski odwrócił się od istoty sprawy i to oni są prawdziwym kościołem, a nie Rzym. No i panowie, ciekaw ich jestem, czy tego typu określeń używa ojciec Adam wobec naszych umiłowanych braci odłączonych albo prawosławnych. I w niczym to nie przeszkodzi waszej wierze, jeżeli nie będzie żadnych sprzeczności z tym, jakby jakie wymagania zostaną postawione przez biskupa, no to okej. To znaczy, że po prostu jesteśmy w jednym kościele. Tak jak niektórzy mówią, ale to oznacza, że niektórzy po prostu odejdą. Kochani, oni już dawno odeszli. To nie jest tak, że oni teraz w wyniku tej decyzji odejdą. Oni już sercem dawno odeszli od kościoła. To nie wprowadzi niczego nowego. A papież tak naprawdę chce trochę powiedzieć, sprawdzam. I oczywiście, że można powiedzieć, ale jest jeszcze przecież mnóstwo innych rzeczy w kościele, co do których trzeba powiedzieć, sprawdzam. Oczywiście, że tak. I mam nadzieję, że też papież w różnych tych wariantach będzie takie sprawdzam mówił. Tutaj myślę, że sprawa jest bardzo fajnie rozwinięta. Ciekaw jestem, jakie rzeczy ojciec Adam ma na myśli, bo powiedział na początku, że no, to jest taki obszar, gdzie będzie większa kontrola. No więc ja na przykład chciałem zasugerować, że warto byłoby, szczególnie
po tych ostatnio ujawnionych skandalach wokół odnowy w Duchu Świętym prowadzonej przez wrocławskich dominikanów, warto byłoby się przyjrzeć i powiedzieć takie sprawdzam, na przykład wspólnotom, które w tym duchu się rozwijają. Myślę, że może się okazać, że wiele z nich, o wiele więcej z nich, bo są też o wiele bardziej liczne. No, ojciec Adam wskazał, że choć wspólnoty tradycjonalistyczne bardzo się rozrosły przez ostatnie lata, to jednak wciąż są marginesem i oczywiście tak jest. Natomiast no, wszelkiej maści wspólnoty charyzmatyczne są absolutnym dziś mainstreamem, więc ciekaw jestem, czy tu będzie jakieś sprawdza, no bo może się okazać, że nie jedna z nich stworzyła sobie swój własny kościół. I no, ciekaw jestem, jakie inne obszary, które powinny być poddane analogicznemu sprawdzam, ma na myśli ojciec Adam. Bo zostało danych kilkadziesiąt lat na to, żeby to sprawdzić. Żeby zobaczyć, to chciał zrobić popiew Benedykt, to była jego dobra decyzja, to chciał sprawdzić, czy da się to zasymilować. Po tych latach moje odczucie jest takie, że się nie da. W takim sensie nie ma gotowości w ruchu tradycjonalistycznym, żeby być w nurcie Kościoła. Dlatego trzeba... Stawiam tezę przeciwną, nie ma gotowości w nurcie, nazwijmy to turbo posoborowym, nie ma tam hermeneutyki ciągłości. Taka jest moja teza. Correct me if I'm wrong. Postawić dosyć jasne wymagania. Albo jesteście w Kościele, albo nie. Koniec, to nie znaczy, że nie wiem, źle się nie będą czuli ludzie, którzy właśnie są w tej pierwszej grupie i oni się czują trochę dotknięci. Ja to rozumiem. I rozumiem, że ich to może boleć. Ale jeżeli są w nurcie Kościoła, no to po prostu przejdą dalej. Bo to nie znaczy, że nie będą mogli tej Eucharystii spróbować w taki sposób, jaki dotychczas to było. Natomiast zostaną nałożone, myślę, dosyć fajne i dobre i potrzebne wymagania. Kochani, tyle. Myślę, że warto sobie to przemyśleć. Z jednego jeszcze powodu nim zakończę. Kochani, to jest taki moment, bo oczywiście to dotyczy akurat Kościoła tradycyjnego, ale to myślę, że to dotyczy wielu nurtów w Kościele. Że zadaję sobie takie pytanie, czy my tworzymy swój własny Kościół, czy idziemy z Kościołem? Kochani, ja wiem, że to jest też pytanie do mnie na przykład. Ja mam wiele takich myśli, gdzie coś mi się rozmija z Kościołem, gdzie coś mi się z takim oficjalnym nauczaniem Kościoła nie do końca zgadza. I zadaję sam sobie pytanie. Adaś, tworzysz swój własny Kościół? Tworzysz swoje własne jakieś pomysły? Tak naprawdę budujesz jakiś w ogóle fikcyjny, szóstakowy Kościół? Czy też jednak próbujesz się z twoimi różnymi poglądami, z twoimi różnymi wrażliwościami wpisywać w to, czym jest Kościół? Ja się bardzo chcę wpisywać. I te momenty, że tak powiem, sprawdzam, są, kochani, potrzebne. Ja mam nadzieję, że to po prostu oczyści Kościół. Tak, prawdopodobnie niektórzy odejdą. Tylko tak jak mówię, kochani, oni już dawno odeszli. To nie jest tak, że w wyniku tego odejdą. Oni już dawno odeszli, tylko, że tak powiem, było udawanie, że nie odeszli. Teraz nie będzie jak udawać. Albo zostajesz w ortodoksji, że tak powiem, kościelnej, albo nie. Trudny to jest moment, ale uważam, że ważny i potrzebny. I też pokazujący, kochani, że papież Franciszek to nie jest taki po prostu hipis. Że to jest jednak człowiek, który też potrafi stawiać dosyć twarde wymagania. Jakby pilnuje zasad. Co się oczywiście w tej chwili tym, którzy o nie walczyli, nie podoba, nie? Bo jak względem innych tego nie robił, to zawsze był bunt. Dlaczego papież tego nie robi? Jak względem nich to zrobił, no to teraz jest bunt. Nie? Dlaczego nagle się stał taki surowy? On nie jest surowy. Myślę, że on walczy po prostu o prawdę. Kochani, chyba tyle, nie będę już więcej przedłużał. No, słuchajcie, podsumowując, dajemy lajka, bardzo fajny materiał, uważam, ojca Szostaka, więc gratulacje w ogóle. Miałem nawet sobie coś pośmieszkować odnośnie tego, że ojciec Remigiusz był pod koloratką, ojciec Adam bez habitu, ale nie czas i miejsce. Słuchajcie, bardzo fajny materiał od ojca Szostaka i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. No i cóż mogę powiedzieć? To, co budziło różne moje wątpliwości lub votum separatum, wskazałem w treści.
Tam jeszcze padło takie słowa, że no właśnie ci tradycjonaliści to są tacy ludzie, którzy szukają prostych odpowiedzi na trudne pytania, czarno-biały świat i tak dalej, tak dalej. Nie jestem znawcą dorobku i twórczości ojca, ani ojca Remigiusza, ani ojca Adama, natomiast odnoszę wrażenie, że oni swoim followersom, swoim fanom też starają się dawać jak najprostsze odpowiedzi na nawet jak najbardziej skomplikowane pytania. I czy to jest coś złego? Nie, to nie jest nic złego, bo gdybyśmy mieli spędzać całe godziny na łamaniu sobie głowy nad każdym bzdetem, to byłoby chyba niedobrze. Tym optymistycznym akcentem chciałem Wam podziękować za uwagę. Jeżeli to, co opowiadałem, to, co mówiłem, Tobie, drogi widzu lub widzko, się podobało, daj kciuka w górę, subskrybuj kanał. Tu w prawym dolnym rogu możesz zasubskrybować. I bądźmy razem, więcej materiałów podobnych i niepodobnych, bo na co dzień głównie zajmuję się jednak biznesem, a nie teologią albo liturgiką. Więcej materiałów na tym kanale ujrzysz. A na ostatnie 30 sekund zapraszam do obejrzenia różnych propozycji z mojego kanału. Być może przyciągną Twoją uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.